Cześć, słuchacie podcastu Między Kaszami. Witają się z Wami Kuba, czyli Kuba.pl oraz Ania, czyli Okrutny B. Między Kaszami to pierwszy polski podcast o geocachingu. Posłuchacie w nim o aktualnościach, poradach, najlepszych miejscach na wypady i ciekawych postaciach z naszego kaszerskiego świata. A przede wszystkim o tym, jak sprawić, by kaszowanie było przyjemniejsze. Zapraszamy na odcinek. W zapowiedzi do każdego odcinka słyszycie, że Między Kaszami to także wywiady. I dziś chcieliśmy właśnie zaprosić Was na taką rozmowę. Łączymy się z J. Janusem, którego możecie też znać jako przygodnik, czyli z recenzentem. Łączymy się z Wrocławia. Rozmowa pierwszy raz nagrywamy ją z wykorzystaniem Skype'a, więc jeżeli będziecie słyszeć nasze głosy trochę inaczej, trochę gorzej, wybaczcie nam. Witamy Janka. Cześć Janku. Cześć Wam. Cześć, dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszymy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Rozpoczynamy nowy rok 2023 z wysokiego C, bo nieczęsto nam się zdarza, abyśmy właśnie, tak jak Ania powiedziała, przeprowadzali wywiady i to jeszcze z jednym z naszych recenzentów. To jest dla mnie przyjemność w takiej audycji uczestniczyć i cieszę się, że się możemy spotkać. Przedstawiliśmy J. Janusa jako recenzenta, ale chyba zaczniemy tą rozmowę od trudnego pytania. Czym dla Ciebie w ogóle jest geocaching? Geocaching to przygoda. Geocaching to odkrywanie nowych, pięknych miejsc. Nasza plansza, ziemia ma takie miejsca, które są i nie wiadomo, że one są, więc trzeba je odkryć. Geocaching to dla mnie też wędrówka. Cache, które są łatwe, się szybko zapomina. Te, które wymagają dużo wysiłku, albo gdzieś jakiejś dalekiej wędrówki, albo dalekiej podróży, samolotem na przykład, te się zapamiętuje. Geocaching to też dla mnie swoboda i dobrowolność. To, co ja chcę, to robię. Nikt mnie nie zmusza, nikt mnie nie każe, nikt nie mówi, jak mam to robić. To jest bardzo bliskie temu, jak ja postrzegam geocaching. To jest wspaniała przygoda, to są odkrywanie nowych miejsc, więc cieszy mnie, że znaleźliśmy już na samym początku rozmowy wspólny język i mam nadzieję, że będziemy przez ten geocaching, przez świat geocachingu podróżowali razem. Dla mnie jest ciekawe to, co powiedziałeś, że geocaching to w pewnym sensie wolność, że możesz robić to, co chcesz, bo w zasadzie nigdy tak o tym nie myślałam, ale chyba jest to prawda, no bo geocaching ma tyle aspektów, że każdy może coś innego dla siebie znaleźć. Czy to miałeś na myśli? Wiesz, to też mam na myśli jakby stosunek centrali, haku do geocachingu. Jako recenzent jakby nie dopuszczam rzeczy, gdzie ktoś coś każe komuś. To naprawdę jest wolność i dobrowolność. To jest, tak jak powiedzieliście, swoboda. Każdy znajduje najlepszą rzecz, którą chce, znajduje tutaj. No tak, ale spotkałem się w swoim kaszerskim życiu z wieloma przypadkami, że jednak każdy tą wolność postrzega troszeczkę inaczej i chciałby ten geocaching w swoją stronę troszeczkę rozwijać, a nie zawsze się to zgadza z regulaminem. Myślę, że będziemy cię też jeszcze o to pytać w sekcji, kiedy będziemy rozmawiać o tobie jako recenzencie. Natomiast tak od strony gracza, jak ty to widzisz, czy ty jako gracz masz pomysły takie, które wykraczają poza geocaching, czy jednak się mieścisz w tych ramach? Dla mnie geocaching to jest taka wspaniała rzecz, którą korzystam wtedy, kiedy mam czas. Daje mi to duże możliwości i za bardzo nie zastanawiam się nad tym, co mi nie pasuje, co mi uwiera w tym geocachingu. Jest tyle pięknych miejsc, tyle cache do zdobycia, nie da się wszystkich zdobyć. Kroczek po kroczku odkrywam coraz te nowe rzeczy, nie zastanawiam się, co mi przeszkadza. Czyli bardziej patrzysz od strony odkrywcy, osoby, która szuka tych cache'y, niż zakładacza. No bo czasami ludzie mają pomysły, że założą cache'a na placu zabaw, albo przy torach, albo w takich miejscach, gdzie po prostu nie wolno. Albo zrobią challenge'a takiego, który jest tak trudny, że nikt w Polsce go nie spełnia. No i w tym momencie jakieś zgrzyty zaczynają i no, gracze się obrażają na grę, że nie mogą czegoś zrobić. To prawda. Bliższe mi jest szukanie cache'y niż jest zakładanie. Mam kilka założonych cache'y, no ale bardziej wolę zrobić event, spotkać się z ludźmi, wyjechać. No to kolejna rzecz, która upodabnia ciebie do mnie albo mnie do ciebie, no tak samo. Więc porozmawialiśmy, co dla ciebie jest najważniejsze. Coś jeszcze takiego, mówisz, podróże i ludzie, tak? I te ciekawostki. No dla mnie w geocachingu, tak naprawdę esencją geocachingu są cache'erzy. Skrytki same się nie robią. Tworzą ludzie te skrytki i od tych ludzi pewnie trzeba dbać o relacje, o to, żeby tym ludziom się też chciało serwisować cache. Na swojej stronie, na nowym profilu recenzenta mam takie motto swoje, że w geocachingu to właśnie ludzie są najważniejsi. Czyli skoro ludzie są najważniejsi,
to jest też tak, że eventy są twoim ulubionym typem keszy, czy cenisz to, ale jednak mimo wszystko tam zielony to zielony? Wiesz, to tak zastanawiam, czy mam typy ulubionych keszy. Chyba jak sobie tak sięgnę pamięcią, to najbardziej zapamiętuje się to, co natura daje. Mimo wszystko earthcache to jest coś, co trudno spotkać, ale jak już się wejdzie w jakieś piękne miejsce, w góry, gdzieś w jakiś wodospad, to to długo w pamięci zachowuje się. Czyli ważniejsze jest samo miejsce niż sam cache, który tam jest. No dokładnie, cache to jest to logbook, zwitek papieru, pudełko, do tego, żeby sobie potwierdzić, że tam byłem, potwierdzić tak naprawdę dla innych, a wspomnienia zachowują się u siebie, w swojej głowie. Mhm. Janku, powiedziałeś, że dla ciebie przede wszystkim miejsca są ważne, to earthcache, które pokazują, no mogę powiedzieć, cuda przyrody, bo sam tego doświadczyłem i chodzenie po dnie oceanu prehistorycznego na zawsze chyba pozostanie w mojej pamięci. Natomiast powiedz ty mi, jak ty się zapatrujesz na tę nową gałąź geocachingu, jakim są labcache? Wiesz co, generalnie w swojej przeszłości popełniłem jeden błąd, którego trochę żałuję. Czyli na początku wyzbierałem wszystko, co jest możliwe dookoła swojego domu. Nie było cache'a w obrębie chyba 40 km, którego bym nie zdobył. No i konsternacja, co teraz? Więc dalsze podróże. Już skończyły się czasy, kiedy mogę sobie pozwolić na to, żeby jednego dnia zebrać, nie wiem, 20 cache'y. Po prostu sobie bardzo mocno dozuję te cache'y. Mm-hmm. Więc wszystko, co spotkam, strasznie mnie cieszy. Bardzo się cieszę, jak znajdę cache'a fajnie wykonanego, ale też ze zwykłego parapeciaka też się cieszę. Bo jest blisko, bo ktoś coś chciał. Być może ten cache pierwszy nie jest jakiś tam wyższych lotów, ale może powstanie następny lepszy. Jeśli chodzi o labki, byłem bodajże trzecią osobą w Polsce, która dostała prawo do zakładania prywatnej labki. Więc lubię. Lubię też cache'e, które nie mają pojemników, pokazują ciekawe miejsca. Czasem się denerwuję, bo jestem gdzieś za granicą, trudności komunikacyjne. Coś ktoś chce, a nie za bardzo rozumiem, co ktoś mnie pyta. Natomiast miejsca, które przyprowadzają, niezależnie czy zaloguję, czy nie, są raczej godne zobaczenia. Mhm. Na pewno w tej początkowej fazie, kiedy tych labek nie było, ludzie jeszcze mają możliwości pokazania super ciekawych miejsc. Potem muszą troszeczkę walczyć i wymyślać, co można jeszcze pokazać. Ale w ogóle ta idea szukania czegoś bez pojemnika, czyli raczej tylko zwiedzania ciekawego miejsca, jest dla ciebie okej? Okay? Wiesz co, to tak jeszcze labki się wywodzą z Urajgą. Ten typ był stworzony z pomysłem o podróżowaniu w obrębie jakiejś aplikacji, która ci kieruje właśnie bez pojemników, bez rzeczywistego świata. Ponieważ się okazało, że Urajgo jest na tyle trudnym typem, wymaga warsztatu informatycznego, wymaga programowania, no to labki są taką prostszą wersją Urajgo. Wracając do tego, co powiedziałeś, że byłeś jednym z pierwszych osób, które w ogóle dostały możliwość założenia labów. Ja pamiętam ten moment, kiedy właśnie były rozdawane pierwsze laby do założenia i rzeczywiście to był taki moment ekscytacji, bo to pojawiło się coś nowego. O czym były te twoje pierwsze laby? Wiesz co, adaptowałem cache'a, który był najstarszym cache'em we Wrocławiu. Cache Visit Wrocław, stworzony przez jakiegoś Niemca bodajże w 2004 roku, więc zaraz na początku geocachingu. On pokazywał okolice takiego obiektu, który jest wpisany na listę UNESCO i postanowiłem, że jakby labkami chcę uzupełnić ten najstarszy mój cache multi o pokazanie miejsc, które są w okolicy, a które na pewno warto zobaczyć. Jest tam wystawa WUWA, wystawa architektoniczna, są tam multimedialna fontanna, są pomniki, są ślady osiedla czy infrastruktury, które Niemcy przed wojną tutaj urządzili. To było takie dopełnienie miejsca, które no, chciałem jakby pokazać światu. W tym miejscu też zrobiłem rytuala. Okej, powiedz mi, bo mówiłeś o tej wolności w geocachingu, natomiast laby no, mają to ograniczenie do 5 punktów. Czy to nie jest jakieś ograniczenie tej wolności? Chciałbyś więcej pokazać, bo opowiadasz bardzo ładnie o wielu miejscach we Wrocławiu, a musisz tylko 5 wybrać. Wiesz to, jedna seria może być 5, ale mogę sobie serię łączyć. Mogę sobie zrobić 2 serie po 5, jeżeli występują laby dla organizacji geocacherowskiej albo jako organizator Mega Giga, to są serie 10-punktowe. Takich serii też można zrobić kilka. Dużo są możliwości, jak ktoś chce, to może. Mhm. Ja słyszałem, że można napisać do HQ i oni wtedy mogą przyznać więcej punktów. Czy słyszałeś o czymś takim? Sam pisałem do HQ jeszcze dawno temu, zaraz na początku, czy mogą mi dać 6, bo chciałem 6, nie 5. Nie chcą robić wyjątków. Łatwiej im jest przyznać następną serię, którą mogę sobie wykorzystać 2 z 5. Okej.
Ja ten sam problem miałam, jak robiłam swoje pierwsze laby, które są o kapliczkach na warszawskiej Pradze. Kapliczek było tyle, a mogłam wybrać tylko 5, dokładnie tak jak mówi Kuba. W sumie mam następne kredyty na kolejne laby, więc może jest to jakiś pomysł, żeby wrócić do tych kapliczek i po prostu zrobić praskie kapliczki 2. Jakoś nie wiem, dlaczego wcześniej na to nie wpadłam, więc w sumie dzięki, bo to jest jakaś podpowiedź. W Lubuskim pojawiły się takie właśnie bonusy do labów, gdzie żeby bonus jeden zdobyć, trzeba kilka serii przejść. Także to jest jakby trend może mało znany, mało powszechny, ale już ludzie to odkryli, stosują i spotyka to się z dużym uznaniem. Nawet pojawiają się całe power traile. W Polsce jeszcze nie, ale już widzieliśmy gdzieś na mapach za granicą całe power traile z labów. To jest jakiś koncept, który pewnie do nas też niedługo dotrze. Gra się rozwija w różne strony i zobaczymy, która się przyjmie. A jeszcze tak zapytam ciebie, no bo jesteś w tej podwójnej roli, no bo widzisz, laby są tym wyjątkiem, że one nie przechodzą przez recenzenta. Czy uważasz, że to jest dobrze, czy źle? Wiesz, to laby są na tyle, żeby nie użyć słowa prymitywne, że tam nie ma co zepsuć. Poza tym, jeżeli ktoś zrobi laby, które jawnie coś mają zepsuć, to jest taki mechanizm, żeby zgłosić, żeby je zlikwidować. Natomiast oczywiście mało osób w ten sposób gra. Wydaje mi się, że tu nie ma co zepsuć. Czyli bezpiecznie, bo tam nie ma pojemników, nie ma czego szukać. Nawet jeżeli zrobię znacznik na środku skrzyżowania, no to nie wiem, no pewnie rozsądnie wejdą, a pozostali, nie, może ktoś wtedy zgłosi, tak? O to chodzi. Jak komuś przeszkadza, no to może zgłosić. Natomiast nie spotkałem się, nawet jak kresze nie są regulaminowe, to raczej one są w terenie. Jakby społeczność z przymrużeniem oka dba o to, żeby były. Okej. Okay. Nieregulaminowość to jest na przykład w kontekście, są zakazane laby na terenie, gdzie jest wstęp płatny. No właśnie to jest rzecz, którą mam wrażenie, że sporo osób nie doczytuje. Nawet ja nie doczytałam i miałam w pewnym momencie pomysł na laby, które właśnie byłyby na terenie, gdzie trzeba było kupić bilet. I na szczęście się z kimś podzieliłam tym pomysłem, usłyszałam wtedy, ale to jest nieregulaminowe. I się zdziwiłam, więc to jest na pewno jakiś problem, że część osób pewnie nawet o tym nie wie, bo umówmy się, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że regulaminy czytamy pobieżnie albo wcale. Z mojego doświadczenia wynika, że regulaminów praktycznie nie czytamy albo nie znamy regulaminów. To, co nasze reguły postępowania raczej o zwyczaje panujące w danym miejscu, w danym terenie. Kolega robi tak, więc ja robię mniej więcej podobnie. Jakby z tym się spotkamy. Wielką przeszkodą jest, że ludzie nie czytają, być może regulaminy są niezrozumiałym języku albo w niepolskim języku pisane. Być może to przeszkadza. No, moją rolą jest to, żeby ludzie zachowali się zgodnie z regulaminem. My staramy się i pomagamy jak możemy. Nagrywamy podcast, staramy się tłumaczyć. Oczywiście nie jest to taki regulamin punkt po punkcie przechodzony, ale wyciągamy jakieś smaczki z tego. No i właśnie mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają, przynajmniej jakieś zasady, jakieś prawidła przyswoją. Poza tym regulamin jest nudny. Wy to robicie w sposób ciekawy i taki, że po prostu się chce was słuchać. Aż się tutaj zarumieniliśmy. No dobrze, to w takim razie też pytanie, Janku, dla ciebie takie. Co będziesz robił 17 sierpnia 2023 roku? 17 sierpnia to jest dzień, kiedy założyłem swoje konto na Geocaching. Po 10 latach myślę, że trzeba by to jakoś uczcić. Myślałem o jakimś evencie. I tydzień po tej dacie robimy we Wrocławiu dużą imprezę geocachingową, która zyskała status mega, na którą bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Teraz zobacz, ty będziesz świętował tydzień później, a zupełnym przypadkiem mega wypada 3 dni później, po mojej 10. rocznicy założenia konta. Będziemy razem świętować. Kolejny wspólny punkt w naszym kaszerskim świecie. Czy mamy dużo wspólnego? No właśnie, zacząłeś w 2013. Założyłem swoje konto na geocaching. A jak to było? Moje dzieci cashowały na sporo przede mną. Cashowały w swoich własnych grupach, wśród swoich własnych kręgów znajomych. Kiedyś córka powiedziała mi, że tata, ja chcę sama, ale ponieważ regulamin nie pozwala cashować osobom, które są poniżej 18 roku samodzielnie, to ty chodź ze mną. Więc tak mnie córka wciągnęła do zabawy, a ponieważ już raz, dwa byłem z córką, to postanowiłem założyć konto. To tak się złożyło, że to było w Światowy Dzień Geocachingu. Tak zacząłem swoją przygodę. Czyli z tego, co zrozumiałam, najpierw twoje dzieci się bawiły i najpierw z nimi chodziłeś, czyli kilka pierwszych keszy udało ci się znaleźć jeszcze bez konta. Tak, dokładnie. I rozumiem, że dzieci już się nie bawią. Dzieci czasem się ze mną bawią. Oprócz aktywności kaszerskiej mamy inne aktywności. Bardzo mocno też chodzi mi po górach. I na przykład jak to zrobić, żebym nie przedawkował geocachingu. Mamy w ramach rodziny ustaloną zasadę. Tata, co do kaszy, jeden, góra, dwa.
Więc jest taka zasada, że mamy kesza, a potem zaliczamy górę, a potem jeszcze dwa. To mój mąż jest bardziej łaskawy, mówi, możemy iść na kesze, ale maksymalnie 5. Ja mówię, że mogę odpuścić kesze, ale ten na szczycie muszę zdobyć, bo to jest największe podziękowanie za wejście na tą górę. No, ale to w tym kontekście oczywiście są liberalni bardzo, widzą, jak ile mam z tego ja radości. Ta radość się też udziela mojej rodzinie, ale też nie staram się przesadzać. I też ta kanibalizacja najbliższej okolicy sprawiła, że jakby nie jestem aż taki zachłanny na ilości. Bardziej wolę kesze, co do których wymagają wysiłku, które są ciekawsze, które zapadają w pamięć, na przykład na czubku góry, niż 100 keszy dookoła tej góry. Czyli potrafisz przejść obok kesza, nawet nie zwracając na niego uwagę. Czasem jest tak, że w te góry jeździmy 3 razy z rzędu w to samo miejsce, rok po roku. I za pierwszym razem jednego kesza zdobędę, w kolejnym roku w tym samym miejscu innego kesza. Jakbym wszystkie wyzbierał od razu, to potem byłaby nuda. Słusznie, trzeba sobie oszczędzać, a szczególnie jak się wie, że się wróci w to miejsce. Mhm. A tak zapytam ciebie, na chwilkę zapominamy, że jesteś recenzentem. Jak postrzegasz kesze na open cachingu? Bo wiem, że też masz konto. Jak zacząłem zabawę z geocachingiem, to zacząłem obserwować, co ludzie robią. Spotkałem osobę, która zapytała się, a czemu ty właściwie nie bawisz się jeszcze w drugim systemie, bo tam jest więcej. Tak poznałem, że jest drugi system. Ludzi, którzy tworzyli open caching, znam jeszcze z czasów dużo, dużo wcześniejszych, zanim ten system powstał, w ogóle zanim GPS został upowszechniony. Jeździłem w góry, czy za interesowania muzyczne miałem z osobami, które potem tworzyły system. Więc jakby przyjaźnie z tamtego okresu, prehistoria tak naprawdę, sprawiły, że szanuję ludzi przede wszystkim. Ten system open caching traktuje trochę jak archeologię. Czyli jak mamy epidemię wirusa, no to gdzieś jest punkt pierwszy, potem to się rozprzestrzenia. I tak na przykład na podstawie tego, jakie pierwsze cache powstawały w Polsce, no to na przykład mi przyjemność sprawia odkrywanie samych początków. Jak to się stało, że nagle we Wrocławiu jest, nie wiem, 1000 cache? No przecież jednego dnia wszystkie nie powstały. Ktoś musiał założyć cache'a, minęło trochę czasu. Z jednego znalezienia potem się zrobiło 2 odkrywców, którzy swoje założyli. W taki sposób trochę ciekawski traktuje ten system. Czyli patrząc na tą historię, o której mówisz teraz, że to jest dla ciebie też ciekawe, to jak w ogóle oceniasz to, jak bardzo się zmienił geocaching czy open caching przez te 10 lat? Bo w sumie zacząłeś w 2013, no więc sporo czasu już minęło i zmieniła się technologia trochę. Inaczej pewnie też wyglądają same cache. Jak na to w ogóle patrzysz? Może trudno się przyznać, ale przez ileś tam lat na początku cache'owałem bez żadnego sprzętu. Albo sobie drukowałem mapę, gdzie mam pójść, w jakie miejsca. Albo jakieś swoje własne notatki pisałem, pójdź do tego rogu budynku i zobacz, 2 kroki w bok powinien być cache. Z takimi notatkami, z takimi informacjami szedłem w teren. To mi wystarczało. Cache'owałem tak, nie wiem, może 2, 3, 4 lata. Teraz mamy technologię, teraz dużo szybciej, dużo więcej można. Ale kasze są takie same. Teren, gdzie chcemy zwiedzać, gdzie chcemy zobaczyć, jest ten sam. Ta sama ziemia. Ziemia się nie zmieniła, miejsca piękne się nie zmieniły. Ja myślę, że dużo osób, które zaczynały w tym okresie, to ma podobne doświadczenia. Ja 2012, Kuba też 2013. Nie wiem, czy ty, Kuba, od razu miałeś smartfona, czy też na początku z innym sprzętem kaszowałeś albo z kartkami? Ponieważ ja trochę później zacząłem niż Szanek, czyli o 6 dni. Ja od razu zacząłem ze smartfonem i w zasadzie nie widziałem innego świata. W ogóle jak patrzyłem na tych ludzi z takimi turystycznymi GPS-ami, to dla mnie były dinozaury. Oni tam próbowali się bronić, że to jest lepsze, że bardziej wodoodporne, że lepsze baterie, że tam wszystko offline, ale ja im nie wierzyłem i zacząłem od telefonu i do tej pory mam telefon. Jak patrzę się na swoje statystyki, to trudno nie zauważyć, że masz niesamowicie długiego streaka, czyli liczbę dni, kiedy dzień po dniu kaszowałeś. I to jest 2878 dni, prawda? Ja nie poczuwam się, że mam najdłuższy streak, no bo są dni, kiedy nie byłem na kaszach, na pojemnikach fizycznych, ale żebym się nie zajmował geocachingiem, to ciężko powiedzieć. Oczywiście w ostatnim okresie mam kłopoty z logowaniem kaszy. Mam dużo, chyba z 2-3 miesiące niezalogowanych kaszy. Jeżeli nie jechałem na cache'a godzinę od domu, no to też są inne możliwości zajmowania się geocachingiem. Na przykład, o ile odwiedziłem stanowisko geologiczne i trzeba do teraz siąść, nauczyć się, nabyć pewną partię wiedzy o geologii, no to też to wymaga czasu. Więc w dniach, kiedy nie było gdzie pojechać, nie było cache'a,
też ten czas znajdowałem na aktywności geocachingowe. Ale nadal te 2800 przeszło dni, to jest prawie 8 lat. To tak znaczy, że codziennie przez 8 lat, no powiedzmy, myślisz o tym geocachingu, bo jeżeli nie znajdujesz cache'a, rozumiem, że wtedy logujesz jakieś zaległe challenge albo, nie wiem, wirtualne. Dokładnie, albo... dokładnie. A w ogóle styk, znaczy ciągłość znaleźć, to jest zwyczaj, to nie jest regulamin. Nie ma w regulaminie konkretnych zasad określone, więc to jest zwyczaj lokalny, nie wiem, Polski czy danego regionu na świecie, który na przykład nie mówi, w jaki sposób logować cache'e wyzwania, cache'e geologiczne, z datą, nie wiem, odwiedzenia logbooka, z datą spełnienia wyzwania, z datą, kiedy sobie przypomniałem, że trzeba ten cache zalogować. Nie ma zwyczajów. Nie ma sztywnych reguł regulaminowych, to są zwyczaje lokalne. Ale tak czy siak, te 8 lat, dzień w dzień, myślenia o geocachingu robi ogromne wrażenie. Ostatnio nagrywaliśmy odcinek o statystykach i tam ja przywoływałem cache'a, którego znalazłem na początku mojej drogi cacherskiej, czyli GC Addicted, gdzie tu jeden z czołowych cacherów warszawskich, Czech NJ, zadał 14 pytań, na które trzeba było odpowiedzieć tak lub nie i oczywiście im więcej tak, tym bardziej człowiek uzależniony. I jednym z pytań było, czy codziennie myślisz o geocachingu? Czy jak się codziennie budzisz albo zasypiasz, to ten geocaching tam się znajduje w twojej głowie? No i ja wiem, że ty dozujesz sobie, ale to tak jak ktoś mi mówi, że dzień w dzień przez 8 lat myśli o geocachingu, to dla niego jest całe życie, to jest... To jest takie przekleństwo tej gry, że o ile jesteś zaangażowany bardzo, no to ona też pochłania ciebie. Jeżeli sobie sam dozujesz, no to świetnie, nie każdy umieją. Niektórzy przedawkowują geocaching, trzeba z tym też uważać. Mhm. Zdecydowanie. Ja jeszcze dalej uważam, że mam dużo jakby energii, dużo takiej siły, gdzie chciałbym przekazać moją wiedzę, umiejętności ludziom, a to codzienne kaszowanie to jest takie dodatkowe. No tak, bo to jest tak jak my, nagrywamy podcast i nie możemy przestać kaszować, bo byłoby to już nieprawdziwe. To byłoby takie teoretyczne, a dzięki temu, że my jesteśmy cały czas aktywnymi graczami, to ja czuję, że opowiadam o tym, co mnie dotyka, co ja potrzebuję, co ja bym chciał wiedzieć. I też tak myślę, że tak samo mają recenzenci, no i ty. Mówiłeś o tym, że cache'owałeś coraz dalej, żeby szukać kolejnych skrzynek. Mówiłeś o tym, że jeździłeś też za granicę. I patrząc też w twoje statystyki, no bo nie ukrywam, że musiałam sobie popatrzeć, widać wyraźnie, że byłeś w całkiem sporej ilości krajów i w całkiem sporej ilości krajów znalazłeś chociaż jednego cache'a. Ponad 30. Który z tych krajów był dla ciebie taki najbardziej fascynujący pod względem właśnie cacherskim? Gdzie te cache były najciekawsze? Najczęściej wakacyjne przygody z rodziną, no to nie pozwalają, żeby cache'y dużo zdobyć, ale są na tyle fajnymi miejscami, że można pozachwycać się wspólnie. Bardzo mi przypadło do gustu Portugalia i południowe wybrzeże Algarve. Pojedyncza wyspa na oceanie, gdzie bodajże ostatni cache, który brakował do pierwszego Matrixa, tam znalazłem. I trzeba było przepłynąć przez ocean z 300 metrów o temperaturze kilku stopni, gdzie normalnie żar z nieba się lał. Oczywiście nie dałem rady przepłynąć wpław. Wynajmiłem łódkę, załadowałem dzieci. No i łódką popłynąłem po cache'a wspólnie z rodziną. Zakończenie ostatniego oczka do Matrixa. To chyba taki cache najbardziej miło wspominam. Gdzieś na blogu chyba zdjęcie umieściłem samotnej wyspy na oceanie, w pięknym morzu. Czyli to była jakaś terenowa piątka? Jakaś terenowa piątka, chyba teren 5, trudność 4,5, gdzieś tam po skałach trzeba było jeszcze połazić, znaleźć cache'a. Także Portugalii miło wspominam. Wspominam też bardzo miło Islandię, jako właśnie miejsce, gdzie jest dużo zjawisk geologicznych, które są piękne. Też na blogu mam artykuł opisujący te miejsca geologiczne, które odwiedziłem, które polecam też innym. Ale też na przykład bardzo mi się podobały góry Atlas w Afryce, Maroko, po tej części dzikiej. Janek, jak tak słucham, to mój brat bliźniak. Znowu Islandia, doznania przepiękne, 100 cache'y, wszystkie podpowiedź pod kamieniem, ale to nie o to chodzi. Tam przede wszystkim te gejzery, te gorące źródła i przyroda. Ale jak powiesz o Afryce i o Maroku, no to jeden z pierwszych naszych odcinków opowiadałem o mojej już drugiej wizycie do Maroka i wejściu też na najwyższy szczyt Afryki, ale przecież i o cache'ach, które w Marrakeszu odnaleźliśmy i o tamtejszej kulturze. Natomiast jeszcze takie pytanie trochę doszczegóławiające. Jak ty postrzegasz różne miejsca i jak te cache'y się różnią? Bo ja pamiętam, że jednym z pierwszych moich wypraw było do Londynu, nie wiem, cache'owałem 3 miesiące, pojechałem tam i tam te wszystkie cache'y były okropne. Pamiętam, że to były jakieś mikrusy z mokrymi logbookami, bez wieczek. Takie coś, co normalnie śmieć natychmiast do wymiany.
I ja sobie wtedy to tłumaczyłem, że to po prostu są kasze stare. Że w Anglii tak długo ludzie się bawią, że one po prostu się zestarzały, a w Polsce to my mamy takie w miarę nowe, wszystko pachnące i ludzie dopiero się uczą tej zabawy. Natomiast absolutnie widać różnice kulturowe. Jak te kasze wyglądały, były zakładane, trochę zapominając może o przyrodzie i o tych miejscach, natomiast sam geocaching taki czysty, taki... Pudełkowy. Jak ty opowiadałeś o Londynie, to ja jako mieszkaniec Wrocławia czasem jeździłem, 10 lat temu, jeździłem do Warszawy. I to, co ty teraz powiedziałeś o Londynie, no to tak ja postrzegałem kesze warszawskie. Czyli proste kesze gdzieś w zwykłych miejscach. Jak teraz jeżdżę do Warszawy, no to wow. Dużo keszy, które mają dużo fawów, ciekawe zagadki, ciekawe miejsca, piękne pojemniki. To też się zmienia. Plansza do gry jest stała, jest taka sama, ale zakres tego, co tam jest na tej planszy, jak widać, się zmienia. Kulturowo w Afryce na przykład kasze są raczej w miejscach, gdzie ktoś ma hotel, czy przy hotelu, przy swoim biznesie, w swoim sklepie, bo innych nie ma. Czesi na przykład bardzo dbają o kasze jako społeczeństwo. Tam nie giną kasze. W Polsce, o ile się tego dobrze nie ukryje, nie zrobi się perfekcyjnego maskowania, którego nie zauważa zwykły człowiek, a to kasze szybko giną. Co różnice kulturowe widać, to jak się po różnych krajach jeździ. Chociażby sam stosunek do osób, które się błąkają gdzieś, a które nie są mieszkańcami. A lubisz odwiedzać Niemcy, bo ty masz trochę bliżej do Niemiec niż my. Natomiast dla mnie Niemcy to jest taki kraj, gdzie tych keszy multifawowych, które nie do końca pokazują ciekawe miejsca jako takie, natomiast same pojemniki są takie, że no, że szczęka opada. O kilku opowiadaliśmy w naszych odcinkach, natomiast no, można by kilka ładnych odcinków nagrać, tylko opowiadając o keszach powyżej 1000 fawów. Niemcy są bogatym krajem i stać ich na to, żeby dużo zainwestować własnych środków w zrobienie czegoś, co szybko nie zginie. Bardzo mają dużo keszów gadżetowych. To chyba wynika właśnie z bogactwa danego kraju. Widać różnicę pomiędzy Polską a Niemcami. Wiemy już trochę o tobie jako o keszerze. No ale musimy podpytać trochę o twoją recenzencką karierę. I myślę, że bardzo dużo młodych kaszerów pewnie ma takie pytanie w głowie, jak właściwie zostaje się recenzentem. Ja sam słyszałem takie pytanie wielokrotnie, no że ktoś sobie założył konto, znalazł 30 kasz i mu się bardzo podoba i on teraz chciałby być recenzentem. Wbrew pozorom pytanie tabu, ale pytanie, które ma oficjalną odpowiedź. W regulaminie zakładania kaszy jest paragraf, który mówi, jak się zostaje recenzentem. No i teraz jakbyśmy ucięli rozmowę, to natychmiast pewnie takich wniosków albo cała masa osób by zaczęła to przekopywać i szukać tego, ale powiedzmy, żeby już trochę ostudzić, że to nie tak łatwo. Regulamin mówi tak, że o ile ktoś jest aktywnym kaszerem i chce się dzielić swoją wiedzą, doświadczeniem, to być może będzie poproszony o to, żeby został recenzentem. Więc ja zostałem poproszony, żeby być recenzentem, zapytano się mnie, czy chcę. Stwierdziłem, że chcę, więc zostałem. Czyli pewnego pięknego poranka dostałeś pewnie maila z haku, czy chciałbyś być recenzentem? Wiesz co, chyba akurat gdzieś tam się dowiedziałem w środku nocy, będąc na lotnisku na Cyprze. Mhm. Także krótka decyzja, krótka wymiana informacji. Spróbujemy. Czyli nigdy nie aplikowałeś na to stanowisko, tylko ja tak sobie wyobrażam, jakaś dobra dusza, która cię znała, szepnęła tam w haku, że jest taki Janek, który idealnie by się nadawał na bycie recenzentem. Sam proces wyboru recenzenta jest objęty tajemnicą. Z mojej perspektywy jako użytkownika wyglądało tak, jak powiedziałem. Po prostu zostałem zapytany. A w jaki sposób to się mieli po środku, to pewnie jest bardzo nudne i nie wiem, czy ktoś by chciał słuchać takich rzeczy. No, nie wiem, jak wybiera się papieża do końca. Widzimy go na końcu biały dym albo czarny, więc też potrafię sobie wyobrazić, że tam wiele trwa narad i wiele weryfikacji ciebie, czy rzeczywiście jesteś osobą godną polecenia, czy jesteś aktywnym graczem, czy rzeczywiście jesteś tym, który rozwija tą społeczność. Nie było tu żadnej mojej zasługi, natomiast jeżeli ktoś chce być recenzentem, jeżeli go to bawi, no to niech się bawi, niech ma z tego fan i być może będzie dostrzeżony ten jego fan przez innych. A tak jeszcze zapytam, kto postanowi, że w Polsce powinno być 4 recenzentów, a nie na przykład 20? Też haku, czy to... Też, wiesz co, nie wiem tego. Jak patrzę sobie też jako użytkownik, w Niemczech na przykład jest chyba kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu recenzentów. Duży kraj, więcej keszy, więcej pracy. Prawdopodobnie to zależy od ilości pracy, która jest do wykonania. Recenzent to jest taka funkcja, która mimo wszystko jest praktycznie etatem, pracą, która wiąże się z konkretnymi regułami, które trzeba wykonać. Oczywiście za to jest praca wolontaryjna,
wraz z moim własnym czasem, który tu wkładam, no to ileś tej pracy wykonuję. Jeżeli tej pracy jest do wykonania dużo więcej niż rąk do wykonania, no to wtedy się szuka nowego recenzenta. Jasne. A powiedz mi, ta twoja praca, którą wykonujesz, recenzencka, jest w miarę zbieżna z tym, jak ci się to wydawało, jak tobie to zostało zaproponowane? W sensie, że jak zostało ci zaproponowane być recenzentem, miałeś jakieś wyobrażenie, co ten recenzent musi robić i czy to, co dzisiaj robisz, to jest właśnie to? Stereotypowo recenzenta się wyobraża, że publikuje skrytki. To jest prawda, ale to jest jedna rzecz, którą recenzent robi. Oprócz tego, że publikuje skrytki, to jeszcze ma obowiązek dbać o mapę. Czyli weryfikacja, czy cache są aktywne, czy cache są zawieszone, czy są nieaktywne. Jeżeli są niepotrzebne, to archiwizacja. Dla mnie wielkim problemem przed zostaniem recenzentem było archiwizowanie cache'a. Broniłem cache'a w niepodległości, żeby się nie dał go zaarchiwizować. Teraz jakby patrząc szerzej na rozwój gry, na to, że miejsce na mapie jest skończone, jeżeli ktoś ma świetny pomysł, więc może wejść w to miejsce, o ile inna osoba przestała być zainteresowana cache'em. Więc dodatkową rzeczą, którą nie spodziewałem się i na początku miałem wielkie opory, żeby archiwizować cache, no to moim innym obowiązkiem jest dbanie o mapę. Tak samo weryfikacja logów, które użytkownicy wykonują w zmianach współrzędnych. Czyli pomoc użytkownikom. Pomoc użytkownikom, ale jeżeli ty jako użytkownik zmienisz współrzędne cache'a, to nie wiadomo, czy nie spowodujesz na przykład kolizję odległości. I wtedy ty musisz tego pilnować? To znaczy włączać się jakiś alert, że ktoś tutaj nabroił? Ja pilnuję takich rzeczy, żeby się nie zdarzały. Oczywiście to łagodne informacje do użytkownika. Uważaj, bo twój ruch może spowodować, że twój cache stanie się nieregulaminowy. Czyli dbanie o tą regulaminowość nie tylko w chwili publikacji, ale też podczas życia cache'a. Tego się nie spodziewałem i to jest taka rzecz, którą nie wiedziałem, że robią recenzenci. Natomiast jak patrzę sobie, to sensownie, kto by miał to robić. Na pewno nie wszystkie cache'e publikujesz. Na pewno jest dużo cache'y do poprawki albo w ogóle takich, które się nie da poprawić, bo w ogóle tak łamią regulamin, że nie ma mowy, żeby ich publikować. Więc na pewno to też tobie zużywa dużo czasu. Ja wiem, że są gracze, którzy są już starymi wyjadaczami i ich cache'e są zawsze albo prawie zawsze dobre. Powiedz ty mi, czy ci młodzi gracze dużo ci czasu zajmują? Tak naprawdę to chyba jest największy problem komunikacyjny. Jeżeli dana osoba wykazuje jakby dużą dawkę komunikacji i chęć poznania, dlaczego tak, a dlaczego inaczej, dlaczego to jest niezgodne z regulaminem, to najczęściej ten cache jest wyprowadzony do zgodności z regulaminem. I najczęściej właśnie młodzi użytkownicy, którzy nie mają pojęcia o tym, co jest zapisane, a zwyczajowo ktoś coś postąpił, więc ja zrobię podobnie. Tacy użytkownicy się dosyć szybko uczą, bo to są proste rzeczy. Ale tak naprawdę to najwięcej czasu spędzają problemy zaawansowanych użytkowników. No to ciekawe. Nie spodziewałam się tego. To znaczy oni mają zaawansowane problemy, czy są tacy twardogłowi? Nie, są takie trudne tematy, które wymagają naprawdę tego, żeby się douczył w jakimś temacie. Czyli tu jakaś kreatywność wchodzi tych osób za bardziej zaawansowanych i oni wymyślają takie rzeczy, które są, nie powiem, że poza regulaminem, ale regulamin w ogóle o nich nawet mógł nie pomyśleć. Czasami też tak bywa. Także na pewno dużo czasu jako recenzent spędzam w takim obszarze nowych graczy, ale też trudne tematy zaawansowane. Powiedziałeś na początku, jak mówiłeś o tym, jak to się stało, że zostałeś recenzentem, że ta twoja decyzja była szybka. Czyli zakładam, że pewnie nie miałeś jakoś bardzo dużo obaw co do bycia recenzentem, ale czy teraz już z perspektywy czasu możesz powiedzieć, że bycie recenzentem ma same plusy, czy są jednak jakieś minusy? Oczywiście są minusy, bo się zmienia sposób kaszowania. Ja będąc recenzentem nie jestem w stanie biegać za FTF-ami. A patrzyłem, że ty ich mało nie masz. No, na szczęście nałapałem tych FF-ów dawno temu. Teraz czasem też się zdarza, że kasza złapie na obcym terenie albo tak długo wisi prosty tradycyjny cache w terenie, że jadę zobaczyć, czy faktycznie tam jest. A czy HQ dał wam jakieś wytyczne a propos takiego cache'owania? No właśnie, FTF-y, zagadki, te rzeczy, o które ty masz wiedzę o wiele większą niż taki zwykły gracz? Bo słyszałem, że zielonego można złapać, jeżeli FTF nie padł w ciągu 24 godzin. Czy to są jakieś wasze wytyczne jako recenzentów, czy w ogóle ze Stanów? Ja nie znam takich zasad. To tu ciężko się wypowiedzieć. Nie mam pojęcia. A jakie na przykład jest twoje podejście do zagadek? No bo jako recenzent masz wszystkie współrzędne finałów. A może nie masz, ja nie wiem. Czy tylko może masz ze swojego regionu?
Znaczy zagadka jest zwykłym keszem, natomiast staram się nie przeszkadzać swoim zachowaniem innym użytkownikom gry. Mhm. No bo skoro znasz odpowiedzi do zagadek, to być może będąc recenzentem straciłeś tą możliwość takiej przyjemności z rozwiązywania zagadek. Tak naprawdę ja te zagadki rozwiązuję tylko na trochę innym etapie. To znaczy? No właśnie. Jako recenzent nie dopuszczam zagadek, które na przykład są typu co autor miał na myśli. Czyli masz na myśli to, że w momencie, kiedy dostajesz zagadkę do recenzji, to musisz już trochę nad nią pomyśleć. Dokładnie, czyli przepracowuję tą zagadkę razem z właścicielem. Jak oboje nie mamy wątpliwości, że jest ok, to wtedy jest publikowana. W sumie miło to słyszeć, że nie puszczasz takich zagadek, co autor miał na myśli, bo nie one chyba najbardziej irytują, ale jak robiliśmy sobie też ankiety po odcinkach zagadkowych, to też ta odpowiedź się pojawiała, że to jest typ zagadki, który zdecydowanie jest najmniej lubiany. To jest taka cienka granica troszeczkę, no bo niektórzy wpadają natychmiast, co autor miał na myśli, a niektórzy myślą i w ogóle nie mają żadnego skojarzenia. Wspomniałeś trochę o tym, że twoje keszowanie się zmieniło właśnie przez to, że nie możesz biegać po FTF-y, czy trochę musisz myśleć o tym, czy swoim zachowaniem nie będziesz przeszkadzać innym graczom. A czy jest coś jeszcze, co sprawiło, że twoje keszowanie się zmieniło po tym, jak zostałeś recenzentem? Na pewno mniej czasu mam na keszowanie w terenie. Dużo czasu tego caching spędzam właśnie po drugiej stronie monitora. A czy widzisz, że stosunek innych graczy, casherów, tych, których nawet wcześniej znałeś, do ciebie się zmienił po tym, jak zostałeś recenzentem? Znaczy nie zauważyłem takich rzeczy. Dalej chodzimy na event razem, wspólnie. No to fajnie. A właściwie dlaczego jesteś przygodnikiem? Bo wszyscy inni recenzenci mają raczej swoje niki recenzenckie, które jakoś wskazują na ich region, a u ciebie jest zupełnie inny kierunek. Nasza gra, geocaching, ma już 20 lat, czy tam nawet więcej. Nawet nie zdajecie się sprawy, jak trudno znaleźć wolny nick, który będzie coś znaczył, nie będzie ciągiem unikalnych cyferek. Zdajemy sobie sprawę, nagraliśmy odcinek o tym. Nawet wczoraj wymyśliliśmy, że mógłbyś być Wraclawian. Takie pomysły też były, aczkolwiek inspiracją była właśnie to, co mnie w tym geocachingu kręci. Geocaching to dla mnie przygoda, więc jak przygodnik był wolnym słowem i takim w miarę naturalnym. Mi to się w ogóle mega podoba. Może nie jest tak w harmonii z pozostałymi recenzentami, ale uważam, że jest naprawdę spokojnikiem. Jest takie bliżej ludzi, mi się wydaje, że to, bo ci właśnie wszyscy warsowianie, mazowianie, trochę jak tacy książęta, nie? Tak, dokładnie. Ale tak, żeby jeszcze nasi słuchacze wiedzieli, powiedzmy, ty jesteś recenzentem o województwach dolnośląskim, gdzie mieszkasz, opolskim i lubuskim. Każdy z recenzentów ma przypisane swoje województwa, którymi się opiekuje w Polsce. Tak naprawdę dbam o 3 województwa, ale jako recenzenci mamy na przykład wspólne swoje zabawy i też zdarza mi się, że publikuję kasze w różnych częściach świata. Mamy na przykład taką zabawę, że poprosiłem, żeby serię kaszy, nie wiem, kilkunastu kaszy, opublikował każdy inny recenzent spośród recenzentów na świecie. No, ciekawe, czyli czasami się tak wymieniacie. Mamy swoje zabawy recenzenckie. Ale to chyba fajne, bo to daje taką możliwość spojrzenia szerszego na inne kesze i to tylko powoduje, że się bardziej rozwijacie. Ja bym jeszcze tutaj, Janku, troszeczkę powiedział, no bo pewnie wiele osób nas słucha, które już założyło wiele keszy i znakomicie zna proces recenzji. Natomiast być może słuchają nas jeszcze osoby, które o tym nie wiedzą. Są początkującymi i na przykład, że no po pierwsze w ogóle cache musi trafić do recenzji, ale potem, że masz 7 dni, żeby w ogóle spojrzeć na to, co dostałeś. Bo też słyszałem, że wiele osób się bardzo denerwuje, że już wysłało cache'a godzinę temu i jeszcze nie ma żadnej odpowiedzi. To tak naprawdę jest szanowanie jakby czasu osób, które robią to dobrowolnie. Ja praktycznie codziennie zaglądam, co jest do roboty. Proste cache'e publikuje się szybko. Trudne cache publikuje się, także trzeba porozmawiać, trzeba ustalić, coś zmienić. To 7 dni to jest takie zwyczajowe, no zajrzysz w ciągu 7 dni, no na pewno tak. Natomiast zdarza mi się, że te cache są też publikowane, nie wiem, w ciągu godziny, no bo akurat patrzę, cache jest w porządku, można publikować. Czasami ktoś się wstrzeli, wyśle do recenzji cache'a w momencie, kiedy siedzisz przy komputerze, nie jest w miarę pewnie prostym, więc szybko się pojawia. Mi też się zdarzyło tak kiedyś z eventem moim, że w ciągu tam kilkunastu minut miałem już go na mapie. A czy eventy w ogóle mają jakieś pierwszeństwo? Bo zauważam, że często eventy właśnie jakby idą szybciej. Eventy mają tą chyba wadę, że o ile nie będą opublikowane na 2 tygodnie przed eventem, to nie będą opublikowane wcale.
Więc to tak praktycznie, jeżeli ja bym się zajął serią GeoArta 500 Cache, więc może mi zginąć event. Jak ten event pooglądam po tygodniu, no to już tak naprawdę już się nie da nic z tym zrobić. No dobrze, a powiedz mi, jak ci się podobają ostatnie zmiany, które Haku wprowadziło? Drobne zmiany, ale znaczące, zmieniając nazwę logów Need Archive i Need Maintenance na wymagana reakcja właściciela i wymagana reakcja recenzenta. Zresztą myślę, że gra się rozwija, użytkownicy się rozwijają, technologia się rozwija. Myślę, że to jest dostosowanie do obecnych warunków, do obecnych potrzeb. Gra cały czas żyje. Słownictwo używane, też narzędzia, które używamy, cały czas żyją. Takie zmiany będą powstawały. Zmiana, która teraz została wprowadzona, to też nie jest pierwsza zmiana. Sposoby informowania w logach też kiedyś były inaczej przeprowadzane. To jest chyba wygodniejsze to jest. Ma być wygodniejsze. Mi się wydaje, że to Need Archive było bardzo nadużywane przez początkujących. Takich tych młodych, którzy podchodzili, nie mogli znaleźć cache'a, bo nie ma cache'a, to go proszę zarchiwizować. Nie miałeś z tym problemu, że dużo czasu ci to zajmowało? Odpowiadanie na takie logi, albo przynajmniej przeglądanie ich? No to jest jedna z robót, którą musi wykonać recenzent. Ja na tyle jakby z entuzjazmem podchodzę do całej zabawy geocachingu i recenzowania, że jakby nie mierzę, nie dostrzegam statystyk, nie liczę. Jest praca do wykonania, więc wykonuję z uśmiechem. Dla mnie ta zmiana jest o tyle ciekawa, że zastanawiam się, jak to wpłynie na zachowanie cacherów, bo wymaga archiwizacji jest takie brutalne. I trochę rozumiem to, co wcześniej powiedziałeś, że broniłeś cache jak niepodległości. Ja też mam trochę tak, jakiś czuję żal, jak cache znikają z mapy. I szczerze mówiąc, chyba nigdy nie zgłosiłam żadnego cache'a do archiwizacji, bo to mi się wydaje jakieś już takie ostateczne. A wymaga reakcji recenzenta, jednak pozostawia jakąś taką wolność albo taki wybór, że to recenzent zadecyduje, czyli nie jest aż tak twarde. Zastanawiam się, czy teraz cache'erzy będą częściej tego przycisku używać, no bo w sumie też mówiłeś, że wcale tak dużo tych zgłoszeń o archiwizacji nie było w przeszłości. To ja tego nie liczę. Po prostu jeżeli jest problem, to ten problem trzeba rozwiązać. Czasami powstaje nowy park narodowy, powstanie nowy rezerwat przyrody, ktoś kupi teren, ogrodzi teren, nie da się wejść, właściciel terenu nie życzy sobie. Więc to jest jakby mechanizm, który jest jak najbardziej potrzebny, żeby rozwiązać problem z cache'em. Czasami wymaga, żeby cache'a przenieść, czasami zarchiwizować, czasami po prostu zrezygnować z tego miejsca. Dla mnie to jednak się dużo zmieniło, przynajmniej w takim wydźwięku, bo wymaga archiwizacji oznacza, że ktoś jakoś musi tego cache'a z mapy usunąć, bo go nie ma, bo coś się wydarzyło, cokolwiek. Natomiast zamienienie nazwy tego logu na wymagana reakcja recenzenta powoduje, że z mojego punktu widzenia wołam pewnego sędziego, pewną osobę, wyższą instancję, która powinna na to spojrzeć i rozsądzić, czy ten cache powinien być na mapie, czy nie powinien. Wcześniejsze było takim zupełnie bezosobowym wezwaniem. Tutaj wołam recenzenta. Wydaje mi się, że to jest takie bardziej uelastycznienie tego, jak ludzie myślą i jak postrzegają. Wydaje mi się, że komunikaty, które są w systemie, są dokładnie takie same, tylko jest, inaczej są nazwane. Inaczej nazwane, dokładnie. I pewnie to dopiero zacznie działać, kiedy główne aplikacje, czyli Sigeo i Cachely to wprowadzą u siebie, bo tam cały czas są jeszcze stare nazwy, bo wprowadzenie tylko w aplikacji oficjalnej to jeszcze za mało, żeby ludzie się to zauważyli. A robiąc jeszcze krok do tyłu i wracając na chwilę do tych cache'y nieopublikowanych, jakbyś miał powiedzieć, jaka jest taka najczęstsza przyczyna, najczęstszy powód, dlaczego odrzucasz skrzynki? Jakie błędy najczęściej robią cache'erzy? Znaczy najczęściej to jest z niewiedzy. Jeżeli ktoś nie zna regulaminu, to nie ma pojęcia, że na coś ma zwracać uwagę. Czyli wracamy do podstaw. Dokładnie, do wiedzy, co to jest geocaching, dokładnie do regulaminu, do tego, żeby przeczytać, zrozumieć, wiedzieć, co wolno, co nie wolno. Dzięki wam ludzie zaczynają wiedzieć. Natomiast są konkretnie sztywne zapisy, które ustaliliśmy. Tak więc jak McDonald's. Jeżeli kupisz produkt McDonalda, czy w Azji, czy w Afryce, czy w Europie, to jest podobny. Jeżeli stosujemy te same zasady, no to cache'owanie w Afryce, w Azji, w Europie jest podobne. A czy któraś z tych konkretnych zasad albo zapisów jest jakby najczęściej łamana? Czyli nie wiem, na przykład ludzie nie pilnują odległości albo zakładają cache w nieregulaminowych miejscach? Czy to jest raczej rozproszone? O statystykach nie wypowiem się, bo nie mam tego w głowie. Natomiast jeżeli są młodzi, niedoświadczeni cacherzy, to z ich niewiedzy wynika to, że na przykład chcą pomiędzy jednym cachem a drugim odległym o 162 metry postawić swój trzeci. Czyli między cachami chcą. Między cachami.
kupili piękne maskowanie, zainwestowali w ułożeń kupę pracy swojej i nie chcą przenieść, bo akurat to im pasuje. Nie mając wiedzy, że po prostu no, umawiamy się na coś innego w tej grze. Wspominaliśmy o tym, że masz pod swoją opieką trzy województwa, czyli lubuskie, opolskie i dolnośląskie. Widzisz jakieś różnice między nimi i między tym, jak kaszerzy z tych regionów podchodzą do zakładania skrzynek? Województwo lubuskie graniczy z Niemcami. Województwo dolnośląskie graniczy z Czechami. Więc Czesi wolą zakładać kasze na przykład w Polsce. Niemcy wolą zakładać kasze w Polsce niż na swoim terenie. Naprawdę? A z czego myślisz, to wynika? Nie wiem. Też bym to skręcił w uwarunkowania lokalne związane z danym prawem danego miejsca. Gra ma regulamin, który jest bardzo ogólny i ma tak zwane wytyczne regionalne, które pokazują, jak ten regulamin stosować w danym miejscu. Przeczytałem ostatnio wszystkie wytyczne regionalne wszystkich państw na świecie, tak żeby sobie wyrobić pojęcie, o co chodzi. Są takie kraje, które nie mają żadnego słowa uszczegółowienia, są takie, które mają mega, mega uszczegółowione wytyczne. Na przykład odległość od torów kolejowych. Coś, co jest zasygnalizowane w grze, żeby nie umieszczać keszy w miejscach nieodpowiednich. Polska przyjęła sobie dawno temu, że to będzie 50 metrów od torów kolejowych. W tej chwili po takiej analizie recenzenci uznali, że 50 metrów sztywno, no to jest jakaś reguła, która być może działała ileś tam lat temu dobrze. Teraz lepszą regułą będzie, jeżeli to jest dopuszczone miejsce, gdzie keszer może legalnie wejść. Także wytyczne regionalne pokazują, jak stosować lokalne prawo. Mamy coś takiego jak w Unii Europejskiej obszar Natura 2000. Niemcy bardzo restrykcyjnie przestrzegają, żeby tam nie można było wchodzić. Polskie przepisy prawa nie są aż takie restrykcyjne, więc Niemcy wolą zakładać kaszę w Polsce niż w Niemczech. A powiedz mi, jak się w takim razie kształtują te polskie wytyczne lokalne na tle innych? Czy my jesteśmy właśnie takim krajem liberalnym, czy jednak gdzieś tam, nie wiem, w środku stawki? Też takie doświadczenie miałem, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nasze polskie przepisy jakby dużo uszczegółowiają. I jeszcze więcej uszczegółowiają Czesi na przykład. Aha. No dobrze, więc pewnie też nie powiesz mi, ile już cash opublikowałeś. To ja tego nie zapamiętuję. Jak ty popatrzysz sobie w swoją historię logów, to masz na przykład napisane, ile cash znalazłeś. Tak. Czyli tak naprawdę, ile sztuk logów founded jest na twojej liście. Mhm. Ja mogę sobie zobaczyć, ile jest logów publish na mojej liście. To jest łatwe, tylko nie mam tego w głowie w tej chwili. Okej. Ale na pewno też dostrzegasz, że nie wszystkie regiony rozwijają się równo w geocachingu. Ile cache'y było opublikowanych w każdym województwie i ile zarchiwizowanych? Wiesz, to takie informacje są dostępne, nie są tajemnicą, więc... No właśnie, tajemnicą nie są, ale tak łatwo dostępne chyba nie są, bo my jako gracze nie widzimy tej twojej listy logów published. Ja w jednej ze swojej aktywności prowadzę blog. Mhm. Czasem, jak mam więcej wolnego czasu, no czasami piszę artykuły takie, które wynikają z zapotrzebowania, że środowisko chciałoby o czymś się dowiedzieć. Tak jak wy macie tematy na między kaszami zainspirowane przez pomysły, przez potrzeby środowiska, być może taki artykuł powstanie. Rzuciliście mi kamyczek. To ja bym bardzo poprosił, bo to też daj mi pewien pogląd, jak ta zabawa się rozwija. Chyba nasza lista pytań się powoli wyczerpuje, ale tak już rozmawiamy długo i dowiedzieliśmy się od ciebie mnóstwa rzeczy. No to co, no to chyba zostaje nam tylko ci pogratulować, podziękować i życzyć, żeby następne lata cache'owania i recenzowania były jeszcze lepsze. I pamiętaj, że jakbyś miał chęć w naszym podcaście jeszcze coś powiedzieć, to drzwi są otwarte. Może uda się zrobić jakiś taki większy panel z większą liczbą recenzentów kiedyś, ale to my dopiero uczymy się technologicznie, jak to wszystko ogarnąć i dzisiejszy dźwięk też nie jest rewelacyjny, więc z przyjemnością, gdybyśmy się mogli spotkać bezpośrednio, to ja byłbym zachwycony jeszcze chwilę porozmawiać. Wiesz co, to w takim razie wychodzę naprzeciw. W ramach Mega być może jednym z punktów programu będzie pytanie do recenzenta, gdzie podczas spotkania Mega być może będą polscy recenzenci, być może taki panel da się zrobić w realu. To jest super pomysł i myślę, że tych pytań do recenzenta jest mnóstwo, więc zróbcie to koniecznie. Natomiast ja powiem, że no my mieliśmy ileś tam jeszcze pytań o samo Mega, natomiast nie chcieliśmy w tym odcinku o tym rozmawiać, bo to też jest ogromny temat. Do Mega mamy jeszcze 8 miesięcy i Janku, no mam nadzieję, że uda nam się również porozmawiać i w tym temacie.
Mega jeszcze nie ma sztywnego programu. Ten program jest w trakcie tworzenia. Ponieważ jest jeszcze trochę czasu, no to staramy się, żeby event był ciekawy, żeby trochę zaskoczył, żeby był przyjemny. A co będzie dokładnie w ramach programu, no to się pewnie bliżej samego wydarzenia dowiemy. My na pewno czekamy z niecierpliwością, ale zajrzenie tak od kuchni, zobaczenie jak się w ogóle robi mega, myślę, że jest bardzo ciekawe, więc jeżeli troszeczkę nam tam uchylicie drzwi do tej kuchni, to myślę, że chętnie do was zajrzymy. Wsadzimy głowę i będziemy wąchać te zapachy potraw. Ale poczekajmy jeszcze chwilkę, aż tam się wasze te wszystkie potrawy, te menu ułoży i wtedy jako zapowiedź, żeby wszystkim te ślinianki zaczęły produkować ślinę, żeby soki trawienne się pojawiły u kaszerów i żeby wszyscy ruszyli tłumnie pod koniec sierpnia do Wrocławia, to wtedy się spotkamy i nagramy taką zapowiedź. Niezmiernie przyjemnie, że wy też macie pasję z geocachingu i że możemy wspólnie o naszych pasjach rozmawiać. Bo grunt to mieć wspólny język, wspólne pasje i myśleć o tym samym w ten sam sposób. To jeszcze raz ci dziękujemy, no i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami@gmail.com. Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Między Keszami. Dziękujemy partnerowi podcastu, Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań. A wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cześć.